Cześć, z tej strony Justyna. Witajcie na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy zamek najpiękniejszych księżniczek Disneya od Play-Doh, przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy elementy potrzebne do zbudowania zamku, 3 figurki księżniczek i aż 9 mini słoiczków z ciastoliną w pięknych kolorach. Nasze piękne księżniczki, czyli Bella, Aurora i Kopciuszek, szykują się na bal. W zamku każda z nich znajdzie drzwi, które przeznaczone są właśnie dla niej. Tutaj mamy drzwi dla Aurory i za chwilę stworzymy sukienkę godną śpiącej królewny. Możemy użyć zwykłą różową ciastolinę albo też ciastolinę brokatową. Myślę, że brokatowa będzie rewelacyjnie wyglądać na sukience. Dlatego wyjmuję ją ze słoiczka. Wypełniam miejsce w drzwiach. Nadmiar ciastoliny usuwam. Teraz umieszczam Aurorę w środku. Muszę ją wsunąć. I ostatni etap to wypełnienie drugiej części sukienki. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zamknąć drzwiczki. Docisnąć je mocno. Teraz otwieramy i mamy gotową piękną kreację. Suknia dla Aurory jest już gotowa, ale jeszcze 2 księżniczki czekają na swoje kreacje. Następne drzwiczki należą do Kopciuszka. Po otwarciu widzimy kolejny motyw sukienki, który wypełnić musimy ciastoliną. Myślę, że tutaj przyda się ciastolina błękitna albo brokatowa w kolorze zielonym, a właściwie takim morskim. Otworzymy sobie teraz słoiczek i sprawdzimy, czy ten kolor będzie pasował do sukienki. No, myślę, że jednak zdecyduję się na zwykłą błękitną ciastolinę i właśnie nią wypełnię model sukienki. Nakładamy ciastolinę po obu stronach. Wsuwamy księżniczkę na jej miejsce. Zamykamy drzwiczki. Dociskamy. I mamy kolejną gotową sukienkę. Teraz przyszła pora na Bellę. Po prawej stronie zamku znajduje się wieża z drzwiczkami przeznaczonymi właśnie dla tej księżniczki. Tutaj skorzystać możemy z kilku kolorów ciastoliny. Mamy do wyboru ciastolinę żółtą, złotą, srebrną. No naprawdę jest tutaj spory wybór. Myślę, że do tej kreacji najbardziej pasować będzie ciastolina żółta albo złota. No i chyba faktycznie zdecyduję się na kolor złoty. Otwieram ciastolinę i powtarzam proces, który wykonałam przy poprzednich sukniach. Wsuwam księżniczkę. Wypełniam drugą część drzwi. I już za chwilę będę podziwiała gotowy efekt. Każda księżniczka posiada już swoją balową suknię, ale to oczywiście nie koniec zabawy. Teraz możemy sukienki poozdabiać. Do wyboru mamy całkiem sporo elementów do odciskania, które znajdują się zarówno na podstawie zamku, z przodu, jak i z tyłu, ale również pod sukienkami księżniczek. Tym razem zaczniemy od Belli. Bella otrzyma ode mnie, myślę, że lusterko, które posiadała również w bajce. Sukienka jest w kolorze złotym, dlatego lusterko zrobię w kolorze srebrnym, aby było lepiej widoczne.
Kopciuszek otrzyma ode mnie piękny wachlarz. Użyję do tego ciastoliny w kolorze błyszczącym z brokatem. I ponownie odciskam wybrany kształt, wyjmuję go i usuwam nadmiar ciastoliny. Dwie z trzech księżniczek są już wystrojone. Teraz przyszła pora na śpiącą królewnę, czyli Aurorę. Aurora otrzyma ode mnie koronę, a właściwie taki diadem, który na pewno pięknie będzie wyglądał na jej blond włosach. Tak prezentują się moje księżniczki, które już gotowe są na bal, ale to oczywiście nadal nie koniec zabawy. W naszym zamku, na najwyższej wieży, siedzi Rozpunka. Jak pamiętacie z bajki, miała ona bardzo długie włosy, które za chwilę jej dorobimy. Wystarczy zdjąć dach wieżyczki, nałożyć ciastoliny, myślę, że najlepsza będzie ta w kolorze żółtym. Im więcej ciastoliny nałożycie, tym dłuższe będą włosy księżniczki. Teraz wystarczy nałożyć daszek i wycisnąć ciastolinę. Jak wiadomo, prawdziwy bal musi odbywać się w królewskich okolicznościach. Takie też warunki znajdziemy w naszym zamku. Wystarczy wypiąć ściany, aby móc podziwiać taką jakby leżankę. Tutaj mamy też piękny żyrandol. Z drugiej strony pojawiają nam się bardzo królewskie schody. Wnętrze zamku możemy również udekorować ciastoliną, a dodatkowo umieścić tam bohaterów z poszczególnych bajek. Pod sukienką Belli znajdziemy na przykład panią Imbryk, którą możemy sobie stworzyć z jakiejś ładnej ciastoliny. Oczywiście wystarczy umieścić ciastolinę w odpowiednim otworze, odcisnąć ją i usunąć nadmiar. Każda z księżniczek może mieć zorganizowany swój własny bal w tym pięknym zamku, ale oczywiście znacznie lepiej będą się bawić razem. Myślę, że zamek najpiękniejszych księżniczek Disneya od Play-Doh, który pokazałam Wam w dzisiejszym odcinku, nie może się nie podobać. Dziewczynki do dyspozycji mają piękny zamek, w oczywiście bardzo dziewczęcych kolorach, dodatkowo udekorowany brokatem. Mamy tutaj także przepiękne księżniczki, które doskonale pamiętacie z bajek Disneya. No i aż 9 kolorów naprawdę rewelacyjnej ciastoliny. Mamy tutaj do wyboru 4 kolory brokatowe, 2 błyszczące, srebrny i złoty oraz kilka klasycznych, dzięki czemu mamy naprawdę duży wybór i sporo możliwości do strojenia naszych księżniczek. Oczywiście oprócz księżniczek możemy również dekorować sam zamek, dzięki czemu będzie on jeszcze piękniejszy. Cały zestaw naprawdę mnie zachwycił, dlatego oceniam go na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat zestawu, a także bajek Disneya, a także do oglądania moich pozostałych recenzji, na których znajdziecie inne filmiki z produktami Play-Doh. Do zobaczenia!